Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim na początku chciałem pogratulować tutaj trenerowi zwycięstwa w dniu dzisiejszym, bo myślę, że było ono zasłużone i widać, że trener wykonuje tutaj niezłą pracę i te efekty powinny być. Tak jak moje subiektywna opinia jest taka, że graliśmy z motorem sparring przed przygotowaniem się do tej rundy i graliśmy dzisiaj na sam koniec, także mam przegląd tych wszystkich zespołów, z którymi do tej pory graliśmy i no, trzeba powiedzieć, że uważam dalej, podtrzymuję to, że jest to zespół, który jest najlepszym tutaj zespołem i powinni sobie poradzić z awansem do wyższej ligi, czego im życzę, awansu na ten szczebel centralny. To odnośnie zespołu motoru, a teraz co do meczu, to chciałbym powiedzieć, że no my tak na pierwszą połowę to nie dojechaliśmy dzisiaj do Lublina, zostaliśmy w Zamościu, dopiero w drugiej połowie się obudziliśmy, zaczęliśmy konstruować swoje akcje, postraszyliśmy troszeczkę przeciwnika, no tylko że to było wszystko za mało, bo ta pierwsza połowa to praktycznie rozstrzygnęła to spotkanie, bo przy wyniku 3-0 no to ciężko było podnieść się, chociaż po męskiej rozmowie w szatni w przerwie widać było po chłopakach, że pokazali troszkę jakości, że potrafią grać w piłkę i tylko pytanie, dlaczego nie potrafiliśmy tak grać w pierwszej połowie, tylko dopiero w drugiej, jak już praktycznie można powiedzieć, że było po meczu. No niestety szkoda, przegraliśmy to spotkanie. Taki duży niesmak pozostaje po tym meczu, bo mówię, ta pierwsza połowa naprawdę to była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Nie wiem, czy to była najsłabsza połowa w całej tej rundzie. Nie wiem, czy nie udźwignęliśmy ciężaru gatunkowego tego meczu, czy jakoś nie potrafiliśmy się dobrze wprowadzić do spotkania. Nie wiem, tak dużo strat takich niewymuszonych, podań do przeciwnika. Sami napędzaliśmy kontry zespołu przeciwnika. Takie czytelne to było granie, co zespół chciał motoru robić na boisku, a my nie potrafiliśmy nawet na to zareagować. I tutaj na pewno mam duży materiał do analizy, bo nie wiem, z czego to się wzięło. Mamy doświadczonych kilku zawodników, którzy takie coś to powinni przeczytać, a tego nie zrobili. No, takie jest życie. No, niestety przełknęliśmy gorzką pigułkę i teraz trzeba wracać do Zamościa. Dziękuję bardzo. Tak jak Jacek powiedział, pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra i my musimy dążyć do tego, żeby ta nasza jakość trwała przez 90 minut i na pewno wtedy będzie dobrze. Natomiast myślę, że myśmy w szatni już myśleli, że już jest po meczu i że wyjdziemy na luzie i będziemy tylko strzelać kolejne bramki bez jakiegoś większego wysiłku. Okazało się jednak inaczej i był moment taki, gdzie sami sobie stworzyliśmy problemy, ale to przez chwilę nie wątpiliśmy oczywiście w to, że ten mecz wygramy. Na pewno cały czas pewne rzeczy musimy doskonalić, szybciej reagować. Czy nasza druga połowa była słaba w naszym wykonaniu? Na tle pierwszej można powiedzieć, że tak, ale jakbyśmy mieli oceniać drugą połowę, to też były z kolei inne aspekty, szczególnie w niskim pressingu przez zespół wykonywane naprawdę dobrze, bo potrafiliśmy w tym niskim pressingu, mimo kilku stałych fragmentów gry, gdzie to jest mocna broń Hetmana, bardzo dobrze pokryć, bardzo dobrze się asekurować, nie pozwolić zrobić drugiego dorzutu na drugą piłkę tak zwaną. I to były takie momenty niewidoczne może przez kibiców, przez nas, ale bardzo istotne. I to w zasadzie tyle. Gratuluję chłopakom 3 punktów. Myślę, że to jest kolejny mecz, gdzie widać, że w naszej grze pewne elementy zaczynają funkcjonować nieźle. Cieszymy się z każdego zwycięstwa. Widać na meczu drużynę coraz bardziej, także myślę, że wszystko możemy ocenić w sposób pozytywny. No tak, w ostatnich meczach som mal dużo sytuacji na to, aby som strzelił bramki. No dzisiaj som strzelił asi z każdej sytuacji, co mnie cieszy, że som mogł
pomognúť družine a cieszymy z Vincenzo. Dzięki za wypowiedź i myślę, że to jest moment na zadawanie pytań panom trenerom i zawodnikowi. Proszę uprzejmie. Dominik, jak oceniasz waszą rundę do tej pory? Wszystkie mecze tak rozegrane w tym sezonie? Nie wiem, no na początku ligi sme grali, ja myślę, że bardzo fajnie na piłkę, no len sme neštrieľali bránky. No ale prišli tu za dużo nových závodníkov. Musel nový tréner, musel sa to trošku šednúť i teraz mne sa tak vydaje, že už to pomaličky sebe šedá i gráme bardzo fajne, máme dobré vyniky, co nás ceší, jedeme v tabeli do góry a myslím, že na koncu sezóny ešte budeme češiť z avansu. Proszę bardzo. Panie trenerze, no nie uniknie pan pytania na konferencji prasowej na sytuację Tomaszewskiego, jak pan oficjalnie powiedzieć nam, kibicom? Oficjalnie chcę powiedzieć tak, bo nie chciałbym tego komentować i do tej sytuacji wracać. Nie są to łatwe sytuacje dla trenera, kiedy musi w taki sposób reagować, ale chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że to moja reakcja nie była bezpodstawna. To jest sytuacja, gdzie zawodnik został odsunięty, żeby wszyscy wiedzieli dyscyplinarnie za notoryczne łamanie zasad i funkcjonowania zespołu, w zespole, w szatni. I to jest ostatni mój komentarz do tego typu sytuacji, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ponieważ pan dziennikarz Gazety Wyborczej pisze nierzetelne informacje na ten temat, dlatego pozwoliłem sobie tutaj teraz powiedzieć, jak naprawdę, jak ta sytuacja wyglądała i dlaczego tak musiałem postąpić. Dla mnie najważniejszy jest zespół. Żaden trener, żaden zawodnik nie jest ważniejszy od Motoru Lublin. To mówię od razu, żaden. Klub jest rzeczą najważniejszą i drużyna jest rzeczą najważniejszą. I nie pozwolę na to, żeby coś się wymykało spod kontroli, jeżeli chodzi o naszą szatnię, o zasady funkcjonowania, zasady trenowania i postępowania. To jest wszystko i to jest ostatni mój komentarz do całej zaistniałej sytuacji dotyczącej Tomka Brzyskiego. Dziękuję bardzo. Nie chciałbym się teraz na ten temat jeszcze wypowiadać i odnosić do całej sytuacji. Przyjdzie czas na ocenę wszystkiego po ostatnim meczu. Będziemy wtedy podejmowali odpowiednie decyzje.